Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla, witam was w moim kąciku zainteresowań. Kurde, podano do stołu. Kurde, mam jakiś dziwny problem z robieniem materiałów o telefonach. Trudno mi podjąć decyzję, czy omawiać każdy ich element punkt po punkcie, czy tylko poskakać po ciekawostkach. Oba podejścia wydają się być dobre, chociaż zwykle wybieram to pierwsze. Powstaje więc ściana tekstu, którą 1000 razy poprawiam, aż zaczyna mi się nudzić i tekst, i sam telefon. Ale do rzeczy. Jest to Nokia 5800 Express Music, wydana w 2008 roku i podarowana mi przez Pawła Vel Pablito podłoga 1.2.4. Telefon dostałem razem z pudełkiem, zawierającym zgodny e-mail, instrukcję obsługi, płytkę z oprogramowaniem, kartę gwarancyjną, kabel USB oraz wideo, brelok będący jednocześnie stojakiem, który z czasem się rozpadł, a guma, którą był pokryty, rozpuściła się. W telefonie nie brakuje również oryginalnego rysika, dodatkowo pod jakimś dziwnym kątem wciśnięta była aktywna karta SIM. Mogę zwrócić, jeśli jest potrzebna. Całość jest w naprawdę świetnym stanie. Paweł dołączył również list, który niniejszym czytam. Siema Saper, jestem twoim widzem od dłuższego czasu i zauważyłem, że na twoich odcinkach nie było jeszcze telefonu z Symbianem, także podsyłam ci takowy. Jest to Nokia 5800 Express Music. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego dobry odcinek. Jak coś, telefon możesz komuś oddać lub zrobić konkurs na niego. Pozdrawiam, Paweł. Na Discord Pablito, podłoga 1.2.4. Jest to pierwszy telefon z Symbianem na kanale i również pierwszy Symbian w ogóle, któremu mogę się bliżej przyjrzeć. Dziękuję ci więc, Paweł, za tą ciekawostkę. Telefon, jak już wcześniej wspominałem, wypuszczono na rynek w 2008 roku. Posiada procesor Freescale MX300-30 o taktowaniu 434 MHz, 128 MB pamięci RAM i 255 MB pamięci na dane, z czego dla użytkownika powinno być dostępne 81 MB. Całość bez dwóch zdań wygląda jak cegła, biorąc pod uwagę kształt i kolor. Telefon jest dość gruby i sprawia wrażenie solidnego. Front telefonu zabezpieczony jest grubą, odstającą ramką, także kładąc go ekranem do dołu, minimalizowane jest ryzyko jego uszkodzenia lub zarysowania. U góry otwór słuchawki, zaraz obok czujnik światła i zbliżeniowy, następnie przedni aparat o zawrotnej rozdzielczości 1/10 megapiksela. Poniżej logo Nokia, obok Express Music oraz dotykowy przycisk służący do wysuwania menu predefiniowanych skrótów do muzyki, obrazów, udostępniania, wideo i wbudowanej przeglądarki. Nie znalazłem żadnych ustawień pozwalających spersonalizować to menu. 3,2-calowy ekran TFT znajdujący się poniżej ma rozdzielczość 360x640 pikseli, co jest naprawdę sporą wartością jak na telefon z 2008 roku. Proporcje 16:9 i niestety, ale jeszcze oporowy panel dotykowy. Dla łatwiejszej obsługi w tylnej klapce ukryto rysik. Poniżej ekranu umieszczono fizyczną zieloną słuchawkę, przycisk powrotu / home oraz czerwoną słuchawkę. Z tyłu na klapce pokrytej tym obleśnym rodzajem gumy, który rozpływa się po latach, chociaż w tym akurat egzemplarzu całkiem dobrze się zachował, znajdziemy wyżłobione logo Nokia oraz okienko aparatu i LEDów doświetlających, otoczone srebrną ramką. Pod aparatem opisane są parametry optyki i rozdzielczość. U dołu z lewej znajduje się miejsce na wspomniany wcześniej rysik, również z logiem Nokia. Pod klapką otwieraną pociągnięciem od dołu znajduje się wymienna litowo-jonowa bateria o pojemności 1320 mAh. Naklejka z nazwą modelu oraz e-mail, jakiś port serwisowy, śrubki Torx trzymające obudowę, dziura służąca wysuwaniu karty SIM, aparat o rozdzielczości 3,2 megapiksela z dwiema diodami doświetlającymi oraz pod kątem na boku otwory głośników stereo. Zwróćcie uwagę, w jak dobrym stanie jest ten egzemplarz. Na samej klapie umieszczono instrukcję wymiany karty SIM. U góry upchano port micro USB, którego osłonę Amba wcięła, jest to jedyny brak w tym egzemplarzu, oraz przez które nie ma możliwości ładować telefonu. Osobne złącze ładowania, włącznik oraz gniazdo słuchawek jack 3,5 mm służące również jako wyjście wideo kompozytowego. Aby je uruchomić, wystarczy wpiąć kabel będący przejściówką z jack na cinch. U dołu jest tylko mikrofon i
i wcięcie w krawędzi ułatwiające zdejmowanie klapki. Z lewej otwór na sznurek, gniazdo kart microSD do oficjalnie maksymalnej pojemności 16 GB, w którym już znajdowała się 8 oraz gniazdo kart SIM. Z lewej przycisk głośności, suwak blokowania ekranu, który mógłby być wyżej dla ułatwienia obsługi jedną ręką oraz dwustopniowy spust aparatu z wyczuwalnym skokiem obu stopni. Telefon wyposażony został w Wi-Fi, Bluetooth, obsługuje GSM, UMTS, Edge, GPS, radio FM i akcelerometr. Mierzy według producenta 111x51,7x na 15,5 mm oraz waży 109 gram, a według mojej wagi 116 gram. System operacyjny to przeznaczony na procesory ARM Symbian, wywodzący się z Palm topowego systemu Epoch. Ten telefon otrzymał Symbiana o numerze 9.4 z interfejsem serii 60 piątej edycji. Pierwsze uruchomienie telefonu po hard resecie odpali prosty kreator konfiguracji, w którym wybierzemy język i ustawimy godzinę. Pierwsze co rzuca się w oczy to brzydko wyglądające przełączanie z trybu pionowego w poziomy i odwrotnie. Być może nie udało mi się tego nagrać, ale telefon potrafi się wtedy przywiesić i przez chwilę wyświetlać po prostu czarny ekran. Ekran główny tego systemu jest zdecydowanie bardziej interaktywny niż w większości innych komórek tamtych czasów. Na przykład kliknięcie na zegar przeniesie nas do ustawień budzika, na datę wyświetli listę możliwych akcji i profili dźwięku, a na prawy górny róg do między innymi ustawień łączności. Na środku ustawić można do 4 skrótów ulubionych kontaktów, istnieje też domyślnie włączony widżet maila oraz odtwarzacza muzyki. Instalowane aplikacje również mogą umieszczać widżety na ekranie głównym. Na samym dole znajdują się 4 skróty, które zamienić można na prawie dowolną aplikację lub ustawienie. Menu ułożone jest klasycznie w kategorie, możliwe jest wyświetlać je w postaci tabeli lub listy. Do każdej z kategorii producent powrzucał według własnej filozofii różne programy. Użytkownik ma jednak możliwość tworzyć własne foldery w menu i umieszczać tam skróty, a także dowolnie przemieszczać pozostałe elementy. Dzięki temu elementy będące częścią brandingu producenta można wrzucić do folderu o nazwie np. dupa, a następnie poklepać się z uznaniem po plecach. Konfigurowalne menu uważam za duży plus, ponieważ ulubione przeze mnie Sony Ericssony, zanim zaczęły obsługiwać flesza, zwykle miały menu z betonu. W menu, niektórych otwartych aplikacjach, ustawieniach i wielu innych miejscach dostępny jest przycisk opcje, wśród których to opcji znajduje się pokaż otwarte aplikacje, co oczywiście wyświetli otwarte aplikacje, ale też skróty do menu czy ekranu głównego. Dzięki temu możliwe jest otwarcie kilku aplikacji i przełączanie się między nimi. Rozwiązanie, które widziałem tylko w Sony Ericssonach tamtych czasów, gdzie często służył temu osobny przycisk skrótów. Jakiś czas później po napisaniu powyższego zdania odkryłem, że ten sam dostęp do listy otwartych aplikacji uzyskać można przytrzymując klawisz Home. To całkowicie zmienia wygodę korzystania z urządzenia. System umożliwia instalowanie motywów, które są w zasadzie po prostu aplikacjami, o których za chwilę. Motywy widoczne są tylko z odpowiedniej sekcji ustawień, tak aby nie mieszać się z pozostałymi, bardziej użytecznymi programami i potrafią zmieniać kolorystykę, dzwonki i tapety we właściwie dowolnym miejscu systemu, łącznie z ikonami menu. Ustawienia podzielone zostały na kategorie i jest ich naprawdę znaczna liczba, chociaż niektóre jak ustaw kropka czujnika ma opcję czujniki tak i nie i obsługa nastawiania, wyciszanie połączeń, usypianie alarmu, automat.obrót.ekr. Wyzłośliwiam się, bo co tak naprawdę ustawiłem, to nie mam pojęcia. Z ciekawszych ustawień jest jeszcze rozpoznawanie poleceń głosowych, które to polecenia co ciekawe należy wpisać. Następnie na ekranie głównym należy przytrzymać zielony klawisz i wypowiedzieć wcześniej wpisane słowo. Powiewem nowoczesności jest możliwość ustawienia domyślnych aplikacji, przeglądarki czy odtwarzaczy. Siedzi tutaj też program do kopiowania zawartości pomiędzy telefonami. Pozostałe ustawienia dotyczą personalizacji, sieci i podobnych szczegółów. Producent wbudował w telefon podstawowe aplikacje, takie jak oczywiście Dialer, obsługa wiadomości i maili, rejestr połączeń, kalendarz, budzik, konwerter, blaszane zegarki i baloniki na patyku, słowem cały szajs potrzebny w telefonie, na którego temat na ogół nie ma co powiedzieć, dopóki działa dobrze. Zwróciłem więc uwagę na kilka specyficznych programów. I tak, znalazła się tu praktycznie bezużyteczna dziś przeglądarka. W ogóle wbudowane w telefonie
telefony przeglądarki, z moich doświadczeń wynika, a wy możecie mieć oczywiście inne, to było dno i metr mułu. Śmiało można przejść od razu pod m.opera.com i stamtąd pobrać Operę Mini. Jak działa Opera, już kiedyś tłumaczyłem, ale wspomnę tylko, że ruch przechodzi przez serwery Opery, a wczytywane strony internetowe są konwertowane i dostosowywane do wyświetlania w aplikacji, dzięki czemu działają znośnie nawet na największych gównach, na których da się zainstalować Operę. Wbudowana galeria bardzo przypomina tą, znajdującą się w prostszych cegłach od Nokii. Nie można w niej skakać po folderach, jedynie wyświetlić automatycznie wyszukane wszystkie pliki danego typu, na przykład zdjęcia czy utwory muzyczne. Do skakania po folderach służy dość podstawowy menedżer plików, dostępny spod menu aplikacje. Sklep OVI, jak można się domyślić, już nie działa i podejrzewam, że jest po prostu nieco zmodyfikowaną podstawową przeglądarką. Telefon pochodzi z serii Express Music, powinien mieć więc dobry odtwarzacz. Sam program odtwarzacza jest raczej prosty, ma korektor czy możliwość odtwarzania w pętli. Co do samego dźwięku odtwarzanego z telefonu, to nie jestem jakimś tam audiofilem, ale słoni mi na ucho też nie nadepną. I faktycznie myślę, że jest to jedno z najlepiej grających urządzeń, jakie miałem w łapie. To każdy i tak musi ocenić sobie sam, ale jako MP3 Nokia 5800 sprawdziłaby się i dziś. Testowałem na zmęczonych już życiem słuchawkach SteelSeries. Wygrzebane z przepastnej skarbnicy złomu wszelakiego, oryginalne, choć nie takie, jakie były dodawane do tego telefonu, słuchawki Nokii brzmiały jak gówno. Z kolei słuchawki Sony z mikrofonem brzmiały dobrze, o ile trzymałem wciśnięty przycisk mikrofonu. W przeciwnym przypadku słychać zapętlone pierdy. Najwyraźniej nie są tu obsługiwane standardowe słuchawki z mikrofonem. Kosztem mikrofonu w słuchawkach uruchomiono wyjście kompozytowe wideo. Wbudowane głośniki są stosunkowo głośne i mają trochę basu, chociaż znany wam z mojego kanału utwór, którego nazwy nie umiem wypowiedzieć, więc wyświetla się na ekranie, powoduje nieprzyjemne charczenie przy pełnej głośności. Zdjęcia wychodzą cienkie jak zupa więzienna, chociaż myślę, że gdyby się postarać, można by zrobić rozsądne zdjęcie. Z pewnością jednak jakość zdjęć jest dużo gorsza niż na przykład w Sony Ericssonie K800. Z plikami wideo jest podobnie, chociaż tutaj trzeba pamiętać, że standardem na cegłach było wtedy jeszcze 144 lub 240p, a tutaj mamy do dyspozycji rozdzielczość 640x480. Pisanie SMS-ów jest znośne na domyślnej klawiaturze, chociaż dużą przeszkodą jest nieprecyzyjny oporowy ekran. Miło jednak było na chwilę wrócić do zawsze dobrego w Nokiach słownika T9, który, kiedy się go nauczyło, znacznie skracał czas pisania. Nie wszyscy muszą pamiętać, więc wytłumaczę. Standardowo, aby wprowadzić znak, na przykład F na klawiaturze alfanumerycznej, należało zależnie od telefonu i oprogramowania 3 lub 4 razy wcisnąć trójkę. I tak z każdą literą wyrazu. Słownik T9 skracał ten proces do jednego wciśnięcia na literę, porównując kombinację klawiszy do pasującego istniejącego w słowniku słowa. Dostępne jest również pismo odręczne, ale to znacznie wydłuża proces pisania czegokolwiek i jest dalekie od poprawnego działania. Raporty doręczenia, czyli informacje zwrotne, że odbiorca otrzymał wiadomość, nie że przeczytał, jak niektórzy błędnie myśleli, wciąż zapisywane są w osobnym folderze, co jest jednym z najgłupszych rozwiązań Nokii. Później telefony zaczęły po prostu oznaczać wysłanego SMS-a, na przykład odpowiednią ikoną, ale tu jeszcze średniowiecze. Dialer za to, jak to dialer, jakość rozmów jest wystarczająca. W Nokia 5800 wbudowano mapy, jednak z chałupy telefon nie łapał GPS-a, a biegać z 14-letnim telefonem po tym wypizdowie w poszukiwaniu GPS-a też nieszczególnie mi się chciało. Według informacji z internetu Nokia 5800 odtwarza pliki wideo w formatach MP4 w rozdzielczości 640x480 i 30 fps, WMV 320x240 w 30 fps, 3GP, 3G, PP i CIF. O tym ostatnim pierwsze słyszę. Filmy są domyślnie odtwarzane w preinstalowanym Real Playerze. Ogólnie system, myślę, zorganizowany jest naprawdę w sposób przemyślany i szybko można złapać, o co w nim chodzi, a także dostosować wiele elementów do własnych potrzeb. Szkoda tylko, że z tym rysikiem i oporowym ekranem wychodzi z tego straszna dłubanina. Nie zrozumcie mnie źle. Z dzisiejszej perspektywy
perspektywy ta dłubanina mnie irytuje, ale w 2008 roku dłubałbym nie narzekając na nic, tylko ciesząc się z takiego mini komputerka. Muszę też powiedzieć, że system sprawia wrażenie ociężałego. Często mnie zastanawiało, czy ludzie jakoś inaczej postrzegali kiedyś rzeczywistość. Czy projektanci telefonu, nie wiem, programiści softu, nie widzieli tego cholernego laga. Symbian obsługuje programy pisane specjalnie dla niego w formatach SIS, SIS-X i, czego nie udało mi się zweryfikować, EXE. Posiada też wbudowaną maszynę wirtualną Java, dzięki czemu uruchamia też format JAR, z tym, że aplikacje natywne mają zdecydowanie większe możliwości niż moim zdaniem upośledzone, bardziej ograniczone midlety. W telefonie zasadniczo nie można instalować dowolnie wybranych aplikacji, gdyż te muszą być podpisane certyfikatami. Tym, które faktycznie podpisane były, skończyła się ważność. Obejście tego ograniczenia jest jednak banalnie łatwe. W przypadku podpisanych aplikacji wystarczy zmienić datę w telefonie, a nie podpisanych skorzystać z jednego z dostępnych w sieci poradników, na przykład z polecanego mi przez Was forum nokiahacking.pl. U mnie zadziałało zainstalowanie podpisanej aplikacji Norton przy ustawieniu 2011 roku w telefonie, dodanie pewnych wpisów do kwarantanny i uruchomienie patchy na dostęp do plików i omijanie certyfikatów w programie ROM Patcher Plus 1.3. Od tej pory mogę zainstalować właściwie dowolną aplikację. Poza powyższymi są również inne opcje, jak na przykład ręczne podpisywanie aplikacji, ale należą one do grupy starych i upierdliwych sposobów. Przy tym wszystkim w telefonie nie powinno być aktywnej karty SIM, ponieważ wtedy telefon zawsze twierdzi, że certyfikat wygasł. Tylko zgaduję, że telefon zna aktualną datę z sieci. Zajęło mi dobre 5 godzin odkrycie tej zależności. Instalowanie aplikacji SIS odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w plik. Uruchamia się wtedy instalator, który może posiadać dodatkowe opcje do zaznaczenia, pytać o różne rzeczy, czy wyświetlić umowę licencyjną. Jest to więc specyficzne dla każdej aplikacji, a programiści mogli ustalić dodatkową konfigurację podczas instalacji. Zainstalowałem na przykład program Xplore, pozwalający grzebać w plikach systemowych, no i pewnie coś zepsuć. Możliwości urządzenia dobrze oddaje też zwykła aplikacja zegara ZD Clock, którą kiedyś zainstalowałem i od tamtej pory uruchamia się automatycznie przy starcie systemu i odczytuje czas na głos o każdej równej godzinie. Teoretycznie nawet aplikację Java na niektórych telefonach tamtych czasów też można było ustawić na autostart, ale mi nigdy to nie działało prawidłowo. Albo nie startowały w ogóle, albo nie będąc na pierwszym planie zawieszały swoje działanie. Pozwólcie, że nie będę jakoś szczególnie testował programów od zwykłe aplikacje. Były tu dostępne aplikacje GaduGadu, Facebooka czy YouTube'a. Jeśli któraś jeszcze działa, to i tak na pewno zaraz zdechnie. W telefonie preinstalowana jest wyprodukowana przez Rovio, to samo studio, które wypuściło Złe Ptaki, gra Bounce Beach, znaczy Bounce. Kolejna część gier Noki o kulce. Tym razem jednak niepotrzebnie przeniesiono całość w 3D. Aby poruszać kulą, trzeba trzymać paluch, a właściwie rysik na ekranie. Gra ma dosłownie kilka klatek, sterowanie kulą jest możliwe wyłącznie w stanie delirium, nuda i mozu. Straszna kaszana moim zdaniem. Jest też Global Racing Thunder, wygląda i działa nawet fajnie, chociaż albo na starość spowalnia mi mózg i jestem przy okazji ślepy, albo faktycznie coś jest nie tak, bo przy większych prędkościach niewiele widzę z tego, co dzieje się na ekranie podczas wyścigu. Aplikacje i gry Java uruchamiają się za to często na połowie ekranu i wyświetlane są dodatkowo ekranowe przyciski. Trzeba zadbać o odpowiednią wersję midletu pod kątem rozdzielczości. W przeciwnym wypadku część aplikacji wyłazi poza ekran lub występują białe obwódki. Midlety nie miały funkcji skalowania, pisane były pod konkretną rozdzielczość wedle mojej doświadczalnej wiedzy. Niektóre gry, takie jak Wormsy, wyświetlają się na pełnym ekranie, gdyż zawierają wiele wersji sprite'ów pod różne ekrany, a także obsługują dotyk. Na płycie CD z zestawu znajduje się interaktywna, choć uboga prezentacja z elementami flasha, z przygrywającą w tle muzyczką. Na głównej stronie widzimy telefon i kilka animowanych kafelków. Wydawać by się mogło, że możemy wejść z nimi w interakcję, ale to tylko ściema. Poniżej w zakładce Poznaj swój telefon Nokia 5800 Express Music obejrzymy kilka kart prezentacji na temat funkcjonalności, rozbudowaną prezentację widżetu kontakty oraz obejrzymy
każde dostępne akcesoria. W sekcji wsparcie techniczne i oprogramowanie zainstalujemy Nokia Ovi Suite. Z dodatkami takimi jak Nokia Music, będące odtwarzaczem i biblioteką muzyki, OneTouch Access do łączenia komputera z internetem przez telefon, Nokia Map Loader do aktualizacji map, Nokia Software Updater do aktualizowania oprogramowania telefonu, Home Media Server służący udostępnianiu plików w sieci lokalnej, czy Orb do streamowania multimediów. Wszystkie te programy ustawiają się na autostart. Nokia z 2008 niech cię szlak. Wypadł mi z tym śmietnikiem z mojego autostartu. W sekcji oprogramowanie wspomagające znajdziemy dodatkowo ULEAD Video Studio, czy jakkolwiek to przeczytać, do konwersji i prostej edycji wideo i dźwięków z i na telefon. Nokia Ovi Suite zawiera dodatkowo instaler aplikacji, gdzie można rozpocząć instalację z pliku, ale dokończyć ją i tak trzeba na telefonie. Modyfikacjami systemu nie będę zajmował się w tym odcinku, żeby nie wyszła z tego 40-minutowa krowa. Przypomnę tylko, że na naszym podwórku istnieje forum nokiahacking.pl, gdzie znajdziemy sporo modyfikacji. Na 5800 dostępne są custom ROMy albo zwykłe patche, które w odróżnieniu od na przykład Sony Ericssona są banalne do zainstalowania. Podsumowując, Nokia 5800 to świetny telefon, chociaż moim zdaniem ociężały i cierpiący na systemowego laga oraz gówniany panel oporowy. Jak wcześniej wspomniałem, z dzisiejszej perspektywy używanie go to okropna dłubanina, chociaż tu istotne znaczenie może mieć wielkość moich paluchów, a więc konieczność wręcz używania rysika. Przy czym ponownie, w 2008 roku, a był to mniej więcej czas, kiedy podwędziłem staremu z garażu stary akumulator i sprzedałem go w szkole wraz z małym 5-calowym telewizorkiem za dwie dychy, po to, żeby kupić jakiegoś Siemensa czy Panasonica z antenką, dłubałbym w taki Nokia 5800, będąc naprawdę zadowolonym z możliwości tego telefonu. Podoba mi się łatwość personalizacji, łatwość złamania zabezpieczeń telefonu, co niekoniecznie musiało się podobać samej firmie Nokia, oraz duże możliwości instalowanych aplikacji. Telefon jak dla mnie dużo bardziej użyteczny dzisiaj od na przykład Lumi 610 z gównianym Windows Phone 7.5, którego zmieliłem kiedyś w maszynce do mielenia mięsa i do dziś uważam go za kiepski złom. Nokia 5800 prezentuje się też zupełnie inaczej niż moje ulubione Sony Ericssony, głównie dlatego, że nie ma tu z czym walczyć. I tak, jestem świadomy, że Sony Ericsson wypuszczał również telefony z Symbianem, jednak jeszcze z nimi nie miałem do czynienia. Wracając, jednym czy dwoma programami odblokowujesz certyfikaty i masz aplikacje jakie chcesz, modyfikacje jakie chcesz, personalizujesz jak chcesz. Prawdopodobnie, choć nie obiecuję, powstanie drugi odcinek o modyfikacjach, patchach i custom ROMach na ten telefon. W tym odcinku to tyle, komentarze są wasze, mówił dla was Saper, pozdrawiam, cześć.